Witam serdecznie wszystkich w audycji Okiem Szamana. Ja nazywam się Bartosz Socha i jest to podcast Ludzi Myślących. Moi kochani, witam Was gorąco po kolejnej przerwie. Wiecie, czasami jest tak, że człowiek planuje, Bóg się śmieje, jak mówi piękne powiedzenie. Natomiast. Yy... Jesteśmy z powrotem i ja nie ukrywam, że się za Wami trochę stęskniłem i brakowało mi trochę tego gadania do Was. Dziękuję Wam z całego serca za wszystkie wiadomości. Staram się odpowiadać na wszystkie tak jak mogę. Nie ukrywam, że wiadomości, które dostaję od Was są dla mnie też inspiracją do tego, żeby to wszystko robić. Także dziękuję Wam za Waszą uwagę i za czas, który chcecie poświęcać słuchając i podcastu, jak też pisząc mi swoje własne przemyślenia, które niejednokrotnie są bardzo interesujące i bardzo, bardzo trafne. Moi kochani, dziś będzie to trzecia część wiedzy nietajemnej. Będziemy dyskutować o potrójnej jaźni, czyli naszym niższym, średnim oraz wyższym ja. Ten temat, nie ukrywam, jest całkiem ciekawy. Jest to słynna trójca, która się we wszystkich filozofiach i religiach przewija. I uważam, że należy to wytłumaczyć w odpowiedni sposób, tak, abyśmy my mogli zrozumieć ten mechanizm i jak ten mechanizm działa. Ponieważ dzięki właściwemu podejściu dzięki temu, że będziemy wiedzieć, jak ten mechanizm obsługiwać, to wtedy będziemy w stanie wyciągnąć 100% z naszego życia, z naszej inkarnacji tutaj na Ziemi, która zbiera doświadczenia dla naszej wyższej jaźni. No i właśnie. Co to jest ta nasza wyższa jaźń? Jest o tym ciężko trochę dyskutować. Trochę na ten temat rozmawialiśmy w poprzedniej części w Gnostyckim Matrixie, gdzie dostajemy informację od Jezusa, że tak naprawdę możemy swobodnie przyjąć, że nasze wyższe ja to jest to nasze prawdziwe ja, które żyje w prawdziwym świecie którego my tutaj nie jesteśmy w stanie zobaczyć, ponieważ jesteśmy ograniczeni, tak jak już Wam mówiłem wielokrotnie, do obserwowania oraz słyszenia pięciutysięcznych widzialnego spektrum światła oraz spektrum akustycznego. Dzieje się tak nie bez przyczyny. Jest to mniej więcej tak skonstruowane, że nasze wyższe ja, wyobraźcie sobie teraz. Naszą wyższą jaźń, która, która jest znacznie ponad naszymi tutaj ziemskimi doznaniami. I teraz nasze wyższe ja w celu ewolucji samego siebie, w celu zrozumienia samego siebie, w celu dotarcia do architekta, do absolutu, potrzebuje doświadczeń, aby rozbijać samego siebie i aby ewoluować. Po to, aby zanosić finalnie te wszystkie doświadczenia do architekta, dzięki czemu nasz nieskończony multiwers, ogromny, nieskończony wszechświat, wraz ze swoimi wszystkimi światami i wymiarami równoległymi, żeby mógł się rozwijać. No i teraz nasze wyższe ja potrzebuje doświadczeń. A żeby te doświadczenia zebrać, no to musi doświadczać życia. Czyli można sobie tak swobodnie przyjąć, że nasze wyższe ja Operuje w sferze teoretyczno-duchowej, natomiast potrzebuje faktycznych doświadczeń, jakby sprawdzenia swojej wiedzy w gęstościach materialnych. Według badań doktora Michaela Newtona, którego już Wam polecałem, gorąco Was zachęcam do przeczytania lub wysłuchania audiobooków jego książek, bo są to informacje naprawdę niesamowite. Tym bardziej, że wszyscy ci pacjenci tego człowieka mówią to samo. Można sobie przyjąć tak, że dusza, nasza wyższa jaźń, która się rodzi, jest koloru białego. No i jakby zaczyna tą swoją podróż na początku całej palety barw, całego spektrum barw, które posiadamy. I poprzez zbieranie wiedzy i doświadczeń, nasze wyższe ja zmienia coraz bardziej kolory. Zmienia kolory od bieli aż do czerni. Ten proces trwa bardzo, bardzo długo. Oczywiście, w zależności od tego, czy my jesteśmy uparci, bardzo tutaj i, i bardzo usilnie nie chcemy się niczego nauczyć, ale o tym porozmawiamy za chwilę. Natomiast moment, w którym nasze wyższe ja przechodzi przez, jakby dochodzi do koloru czarnego, jest to moment, w którym łączy się z absolutem, z architektem, ponieważ ten absolut architekt jego wymiarem jest czerń. Głęboka, nieskończona czerń, i on w sobie zawiera wszystko to, co istnieje. Wszelkie życie, wszelkie stworzenie zawiera w sobie wewnątrz. Nie ma nic ponad nim, natomiast wszystko istnieje wewnątrz niego. Możemy mu być wdzięczni, dlatego że przez to, że on się multiplikuje, to my jesteśmy teraz tutaj i możemy sobie podyskutować, porozmawiać i doświadczać tego naszego życia. Natomiast można sobie tak swobodnie przyjąć, że wbrew temu, co nam się zawsze wpajało, że nasze życie jest jedno, jedyne, nieskończone i jedyną szansą na cudzysłowie zbawienie jest chodzenie do kościoła. Oczywiście są to totalne bzdury, no ale wiecie też tutaj w naszej gęstości ziemskiej, która niewątpliwie jest bardzo ciekawa, no to musi być jakby jakiś bodziec do tego, żebyśmy my byli w stanie siebie odkrywać. No i ta nasza akurat gęstość ziemska jest taką lekcją, jak dzieci mają lekcję w szkole. No, no, akurat taki przedmiot sobie wybraliśmy, że będziemy brali udział w projekcie Ziemia. No, według odkryć Michaela Newtona, nasza wyższa jaźń decyduje się na reinkarnację tutaj na Ziemi, ponieważ tutaj na Ziemi jest bardzo ciekawie. Po prostu doświadczamy bardzo ciekawych doznań. Podobno są tutaj bardzo ciekawe kolory. Zresztą, wiecie, nie ma co do tego wątpliwości. Nasz świat, jakby nie patrzeć na to, jest naprawdę piękny w swojej całej rozciągłości, więc no, jedyne co powinniśmy robić, to doceniać, to żyć w zgodzie z sobą, rozwijać samych siebie. To nasze wyższe ja, to jest nasze właściwe ja. To nasze właściwe ja góruje nad obecną rzeczywistością i rozwija się poprzez nasze życie. Czyli my, w momencie, w którym umieramy, to ta nasza cząstka, ta nasza nazwijmy to sobie dusza, ta nasza iskra architekta, która jest w nas, wraca z powrotem do naszego wyższego ja i to nasze wyższe ja sobie ocenia, zastanawia się nad tym, czy dobrze tą lekcję odrobiło, czy jednak musi wrócić i odrobić lekcję jeszcze raz. Cały myk polega na tym, że jeżeli wyższe ja nie odrobi lekcji tutaj na Ziemi, no to musi wrócić z powrotem tutaj na Ziemi po to, żeby tą lekcję odrobić. Będziemy o tym mówić troszeczkę szerzej później, gdzie poruszymy tematy pułapek reinkarnacyjnych archonów. Wiem, że wielu z Was lubi operować takimi sformułowaniami. No i wyjaśnimy sobie, co to jest i czy to w ogóle jest prawda. No więc nasze wyższe ja, to jest nasze właściwe ja, nieskończone, które jest nieśmiertelne, żyje w królestwie architekta i doświadcza życia. Mam nadzieję, że już wystarczająco, Wiele razy powiedziałem to samo, żebyście skumali. No i teraz zajmijmy się naszym niższym ja, gdzie będziemy rozmawiali trochę więcej na ten temat. Nasze niższe ja to jest nasza podświadomość. I teraz, jeżeli chodzi o naszą podświadomość, to zaczyna się cała zabawa. Otóż działa to mniej więcej w ten sposób, że nasze wyższe ja, inkarnując na Ziemi, jakby jest w takim mechanizmie tej trójcy. I to niższe, średnie wyższe ja jest ze sobą splątane. Można powiedzieć kwantowo. I jest, to, jest to proces nierozłączny. I teraz wyższe ja, które rozumie na przykład swoją nieskończoność, to, że życie, życie jest wieczne i tak dalej, no to, to nasze wyższe ja rozumie, że żeby nauczyć się w pełni obiektywnych doświadczeń i doznań, to musi. Wyczyścić sobie pamięć. To nie jest tak, że jest jakieś urządzenie energetyczne nad ziemią, które, które, które kasuje nam pamięć, tylko jest tak, że po to, żebyśmy mogli nauczyć się czegoś nowego, to musimy zapomnieć wszystko to, co wiedzieliśmy wcześniej. I tylko wtedy będziemy w stanie w obiektywny sposób sprawdzić, która droga jest dla nas właściwa i wyciągnąć no później z tego wnioski, patrząc na to z perspektywy znacznie szerszej. No więc. Nasza podświadomość jest nierozłączną częścią tego procesu. I nasza podświadomość dyktuje to, co będzie robić nasza świadomość, dzięki czemu wyższe ja może się rozwijać. Natomiast ta nasza podświadomość to jest taki element, który nas w pewien sposób ogranicza. Ale pytanie teraz jest takie, no bo wiecie, my jako ludzie mamy tendencję do tego, że lubimy zbadać winę za wszystko, co się dzieje w naszym życiu na czynniki zewnętrzne. I na przykład lubimy szukać winy w reptilianach, jakichś tam innych dziwactwach, natomiast nikt nie szuka winy sobie samym. I jedną z takich trudniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o na przykład odniesienie sukcesu w jakiejś dziedzinie w naszej pasji, czy, czy w czymś, co sprawia nam naprawdę radość, to Największymi wrogami w osiągnięciu własnego sukcesu jesteśmy my sami, i w dużej mierze odpowiedzialna jest za to nasza własna podświadomość, która trzyma nas w więzieniu strefy naszego własnego komfortu. Można sobie tak przyjąć, że nasza podświadomość jest jak superkomputer i steruje w absolutnie wszystkim w naszym życiu. To jest jak gigantyczny, niekończący się bank danych. Który zawiera wszystko, cokolwiek widzieliśmy, robiliśmy lub myśleliśmy od chwili narodzin, aż do momentu śmierci, i przechowuje wszystkie nasze przekonania, doświadczenia, wspomnienia i umiejętności. No i teraz, tak, zastanówmy się chwilę z takiego prostego, pragmatycznego punktu widzenia, no bo lubimy do, dopatrywać się w potrójnej jaźni bardzo ezoterycznych, jakichś tam różnych właściwości. Natomiast Dobrze jest sobie uzmysłowić, jak, jak fundamentalna jest podświadomość w naszym życiu. Na przykład, podświadomość kontroluje nawet utrzymanie nas przy życiu. Czy, czy na przykład my każemy świadomie bić naszemu sercu? No nie. Czy na przykład świadomie oddychamy, że teraz muszę wziąć oddech, a teraz wydech? Nie, dzieje się to automatycznie. Albo na przykład sam fakt, że mrugamy oczami. Czy wiedzieliśmy o tym, że to nasza podświadomość dyktuje właśnie te czynności, odruchy, które utrzymują nas przy życiu? No nie, no generalnie nie myślimy o tym w ten sposób. Po prostu wszyscy to robimy automatycznie. To jest tak samo jak, nie wiem, świadome przeżywa, przeżywanie jedzenia. Po prostu jemy coś i nasza podświadomość automatycznie... Wykonuje te procesy dla nas, po to, żebyśmy mogli utrzymać nasze, nasz organizm przy życiu. Co jest bardzo, bardzo ciekawe, dlatego że jak człowiek sobie tak z tego zda sprawę, no to już zaczynamy trochę bardziej tę naszą podświadomość doceniać. Co jest ciekawe, to jest to, że ta nasza podświadomość poprzez to, że zbiera wszystkie doświadczenia, i doznania, i odczucia od momentu naszych narodzin. Zawiera w sobie program, który ogranicza nasze życie poprzez utrzymywanie nas właśnie w strefie komfortu. No ale co to znaczy? Oznacza to nie mniej, nie więcej, jak to, że nasza podświadomość nie lubi zmian lubi stabilizację lubi stary, dobry smrodek woli starą, dobrą biedę niż nowy, nieznany sukces. I nasza podświadomość, jeżeli działamy wbrew naszej intuicji, nie będzie nas wspierać w procesie osiągania sukcesu. Generalnie, każda zmiana jest niemile widziana, jeśli nasza podświadomość nie współpracuje z nami. To jest kluczowa informacja. Powtórzę to dla Was jeszcze raz. Każda zmiana jest niemile widziana przez naszą podświadomość, jeśli nie współpracuje ona z nami. I teraz, poprzez to, że nasza podświadomość nie lubi tych zmian, to sabotuje nas samych i sabotuje nasze czynności. Na przykład, bardzo prosto można sobie to zilustrować na zasadzie: nie wiem, jest palacz, który postanawia rzucić palenie, i pierwsze co mu przyjdzie do głowy od razu, to jest zapalenie papierosa. To samo będzie się działo z alkoholikiem czy z narkomanem. Albo na przykład, jeśli ktoś. Żyje powiedzmy w stanie biedy majątkowej, ale jest mu w miarę wygodnie, że jakoś tam sobie radzi, jest to coś, co zna, no to już sięgnięcie po sukces i odważenie się, jakby wyjścia z tej swojej strefy komfortu, będzie sprawiać, że będziemy odczuwać coraz silniejszy stres, będą nas napadać ataki paniki i tym podobne rzeczy. Właśnie dlatego, że nasza podświadomość, która z nami nie współpracuje, nie chce tego, ona woli. Stary, dobry smrodek, ale przynajmniej znany tam, gdzie czuje się komfortowo. Wielu psychologów porównuje podświadomość do takiej niespornej małpy, do takiego małego dziecka. Uważam, że to jest bardzo niesprawiedliwe, dlatego że no co jak co, ale trudno powiedzieć, że na przykład niesporna małpa jest. Gigantycznym zbiorem informacji, który przechowuje nasze wszystkie wspomnienia, doznania i kontroluje nasze funkcje życiowe, więc jest to bardzo niesprawiedliwe określenie. Myślę, że takie opisy biorą się z tego, że nie do końca nasi psychologowie rozumieją to, że to jedyne co istnieje to jest nasza świadomość, która doświadcza życia tutaj na Ziemi. Więc oni próbują wytłumaczyć pewne procesy, ale błędnym tokiem rozumowania. No i teraz żeby ta nasza podświadomość troszeczkę z nami bardziej współpracowała, no to musimy nauczyć się z nią pracować. Po prostu. Na przykład, aby podświadomość współpracowała z nami, musimy nadać jej cel. I wtedy, gdy nasza podświadomość ma cel, wtedy będzie nas wspierać i będzie wskazywać nam nadchodzące, nadarzające się okazje. I teraz, co jest ciekawe? Wiecie, to jest, to jest jakby... Wszystko jednym wielkim takim kółkiem wzajemnej adoracji. No i teraz tak. Jeśli nasza świadomość, normalna nasza świadomość, czyli to, co teraz odczuwamy, o czym porozmawiamy zaraz, ma jakiś cel, i ten cel jest niezgodny z naszą intuicją, czyli z tym, co naprawdę siedzi w nas, z naszą pasją, z naszym sercem, to wtedy nasza podświadomość będzie nas sabotować całkowicie na całej drodze próby osiągnięcia tego. I muszę wam powiedzieć, że ja sam tego doświadczyłem na swojej własnej skórze. Otóż był taki moment, że stwierdziłem, że będę budował korporację, zajmując coś tam, nieważne czym. W każdym razie udało mi się zebrać ekipę naprawdę poważnych ludzi w świecie biznesu, którzy mieli i środki, i możliwości do tego, żeby takie coś stworzyć. No i ja... Tym wszystkim zarządzałem. Natomiast ponieważ ja fundamentalnie od zawsze byłem antysystemowy i antykorporacyjny, to moja podświadomość zaczęła doprowadzać mnie do momentu, w którym stres zaczął mnie wyniszczać i prawie zabijać, że miałem wrażenie, że będę zaraz padał na migotanie przedsionków albo atak serca. Po prostu. A jednocześnie byłem jakby tak daleko na tej drodze, że ciężko było mi zawrócić. Natomiast to, co rosło we mnie, to na, na narastające przeczucie tego, że mam to w dupie. I wiecie, możemy oszukiwać samych siebie, możemy sobie wmawiać najróżniejsze rzeczy, natomiast swojej własnej jaźni, swojej intuicji, i swojej podświadomości nie oszukamy nigdy. I, i, i poprzez to że ja próbowałem forsować na siłę, przebić tą ścianę, no to doprowadziłem się do takiego stanu, że musiałem właśnie zacząć korzystać z usług mojego szanownego hipnotyka. Poruszymy ten temat też za chwilkę. No więc, jaki cel należy nadać tej podświadomości, żeby ona nas wspierała na naszej drodze? Musi być to cel, który jest zgodny z naszą intuicją. Już Kahuni mówili o tym, że nasze niższe ja zanosi manę, tak oni to nazywali mana, czyli siłę życiową do naszego średniego i wyższego ja. Jeżeli nasze średnie ja ma właściwe cele, to nasze niższe ja będzie dawało ten ładunek energetyczny, który będzie wysyłany do naszej wyższej świadomości, i wtedy jakoś o dziwo, wszystko zaczyna się na naszej drodze w życiu układać samo. Po prostu. I nikt nie potrafi tego wytłumaczyć. Jeżeli ktoś robi coś, to, co powinien robić, jest to zgodne z nim, z jego sercem, z jego intuicją, z jego pasją, to choćby nie wiem, co się działo, to zawsze wyląduje, spadnie na cztery łapy. Hm. Bardzo ciekawe. Natomiast stąd właśnie. Bierze się cała filozofia, cała ideologia związana z afirmacjami i wizualizacją. Ponieważ nasza podświadomość operuje głównie na zasadzie emocji, to ta wizualizacja jest bardzo istotna, żeby móc osiągnąć ten swój zamierzony cel. No i teraz, wiecie, afirmacje i wizualizacje są bardzo popularne wśród coachów sukcesu. Przy czym, jakby fundamentalnym problemem jest to, że oni wszyscy uczą tego, że. No bo wiecie, to jest biznes. Jakby. Doradztwo personalne to jest biznes, to jest ogromny biznes, który jest bardzo ciężko zmierzyć. Ja przez długi okres czasu obserwowałem, czytałem materiały i nawet byłem na szkoleniu takiego faceta, który się nazywa Dan Penia. Jest to taki facet, który zbudował swoje ogromne pieniądze z rockefellerami na ropie. No i według niego sukces to jest ogromne bogactwo. Przy czym dla jednego pieniądze mają ogromne znaczenie, a dla kogoś innego niekoniecznie. No i teraz, yy, ja tak słuchając tego faceta i próbując to forsować i tak dalej, i tak dalej, no ale ponieważ jestem człowiekiem świadomym, to zacząłem jakby przewartościowywać i rewaluować te wszystkie rzeczy, którymi się posługiwałem. I tak zacząłem się zastanawiać, czy. Te miliony, do których dążę, są mi naprawdę potrzebne do życia. I nawet pokłóciłem się wówczas z takim moim serdecznym znajomym, który udzielił mi takiej prostej rady, bo to był człowiek, który już był jakby w tym miejscu, osiągnął wielki sukces w dziedzinie finansów. No i on do mnie mówi, słuchaj, daj sobie z tym spokój, to jest okant dupy rozbić to wszystko. Ja to robię codziennie i tego nienawidzę. Weź, znajdź sobie jakieś proste zajęcie i będziesz zadowolony. No a ja zamiast posłuchać się mądrzejszego człowieka, który już tam był i radził mi dobrze, to stwierdziłem, że on mi po prostu źle życzy i nie chce, żebym ja ten swój sukces osiągnął. No cóż, wszyscy błądzimy i człowiek się uczy całe życie. Natomiast wiecie co? Jak dokonałem reewaluacji tego, tego wszystkiego, tych swoich celów, zamierzeń, i tak dalej, to stwierdziłem, że tak naprawdę wcale nie potrzebuję tych wielkich pieniędzy do tego, żeby żyć szczęśliwie i spokojnie. I to był moment, w którym wszystko zaczęło się układać w moim życiu. A. Podążając za wszystkimi wielkimi mądrymi głowami właśnie trenerami sukcesu, to oni nam wszyscy wraz z tym sztucznym światem mediów społecznościowych wmawiają, że, że sukces to jest posiadanie Lamborghini, czterech willi w Los Angeles i latanie prywatnym samolotem, ale tak naprawdę to jest wszystko ściema, słuchajcie, bo tak... Influencerzy, Instagramowi to jest wszystko pic na wodę, fotomontaż. I nam, obserwując media społecznościowe, wydaje się, że wszyscy żyją lepiej niż my, prawda? Że wszyscy mają więcej niż my. I jedyne, co to powoduje, to taki nasz wewnętrzny podział, że, że zaczynamy my sami negatywnym dialogiem do samych siebie, zarzucać sobie pewne rzeczy, że jesteśmy nieudolni, albo jacyś tam, albo, że wszyscy mają, a ja nie mam. I to jest. Pierwszy podstawowy błąd, którego dokonujemy, ponieważ nasz negatywny dialog wewnętrzny dostarcza emocji naszej podświadomości, która te informacje chłonie jak gąbka, po czym nasza podświadomość utrzymuje nas jeszcze bardziej permanentnie w tym stanie i nie pozwala nam wyjść poza samych siebie, żeby zacząć realizować się w pełni. No i teraz wracając do, do yy, tematu. Podświadomości, która będzie nas wspierać, no to teraz jest kilka takich trików, które można zastosować. I teraz tak, po pierwsze, pamiętajmy, tak jak już Wam wspomniałem, że w naszej podświadomości jest program. To ten program steruje wszystkim tym, co robimy w naszym życiu: naszymi decyzjami, naszymi odruchami, naszymi strachami, nadziejami generalnie wszystkie nasze odczucia które posiadamy i, i które powodują nasze myśli w związku z czym są powodowane przez naszą podświadomość. No i teraz, skoro poprzez całe nasze życie byliśmy w stanie się w jakiś sposób zaprogramować, no to jesteśmy również w stanie się przeprogramować. I tutaj zaczyna się cała zabawa. Po pierwsze, musimy wziąć pod uwagę to że nasza podświadomość ma swoją własną osobowość. I mało tego, nasza podświadomość ma imię, z którym rezonuje i ma też określoną płeć. Zazwyczaj jest tak, że u chłopców jest to chłopczyk, a u dziewczynek jest to dziewczynka. Natomiast w przypadkach, na przykład, nie wiem, gdy ktoś identyfikuje się jako płeć przeciwna, może być inaczej. Tego nie wiem, ale dopuszczam taką możliwość. Prawdopodobnie tak jest. No i musimy zacząć poznawać samych siebie. To jest to, co mówię wam cały czas na, na, na łamach swojej audycji że kluczem do osiągnięcia sukcesu i duchowego, i sukcesu w życiu jest poznanie samego siebie. I to jest też to, co mówiłem wam, o czym nauczał Jezus. No i teraz spróbujcie przeprowadzić taki eksperyment. Weźcie sobie wahadło. Nieważne, czy to jest normalne, klasyczne wahadło, czy jest to tylko, nie wiem, podłużny kamyk na sznurku. To jest absolutnie nieważne. Ale weźcie sobie to wahadło, oprzyjcie sobie rękę... Łokciem na stole, i trzymajcie to wahadło na końcu sznurka nieruchomo. Nie ruszajcie w ogóle ręką. I teraz powiedzcie sami sobie tak, że chcecie poruszyć wahadło w jakimś kierunku i zobaczycie, że to wahadło zacznie się poruszać. I nawet moi sceptyczni znajomi, którzy twierdzili, że to wszystko są jakieś tam gruszki na wierzbie, byli w ciężkim szoku. I to już jest pierwszy krok do tego żeby skumać to, że ta podświadomość wysyła energię. I, i teraz zasada pracy z bohadem jest bardzo prosta. Ruch pionowy, czyli do przodu do tyłu, to jest tak, ruch poziomy to jest nie. Ruch okrągły w prawo to jest bardzo tak, ruch okrągły w lewo to jest bardzo nie. Bardzo proste. I dlatego właśnie wielu ludzi posługuje się wahadłem, żeby sprawdzić, czy coś jest dla niego dobre, czy niedobre, ponieważ to właśnie ta podświadomość daje nam wtedy znać o tym, czy to jest coś, co ona lubi, czy ona nie lubi. Ale można też za pomocą tego wahadła z tą podświadomością zacząć rozmawiać. I na przykład zadać sobie pierwsze pytanie, czy mnie słyszysz? I zobaczycie odpowiedź twierdzącą. Następnie należy zadać sobie pytanie, czy jesteś chłopcem, albo czy jesteś dziewczynką, i odpowiedź zostanie Wam udzielona. Następnie zacznijcie zastanawiać się nad imieniem, i teraz gwarantuję Wam, że przyjdzie Wam do głowy to imię. Po prostu Wam przyjdzie samo, bo to wahadło i, i sposób komunikacji poprzez wahadło z naszą podświadomością sprawia, że nasza podświadomość jest podekscytowana, że może się z nami skomunikować w jakiś sposób. No I teraz przyjdzie Wam do głowy jakieś imię i zapytajcie się, czy masz na imię tak. To Wam powie, czy ma, czy nie ma. I uwierzcie mi, że znajdziecie odpowiedź na to. To jest naprawdę fascynujące i jest to taki pierwszy krok do tego, żeby zacząć z tą naszą podświadomością współpracować, żeby wyciągać z niej informacje. Natomiast, wiecie, sama, sama praca z wahadłem to nie jest coś, co sprawi jakieś cuda, tylko to jest takie, takie proste ćwiczenie, które Wam zobrazuje to, że jest, że, ma, że posiadacie bezwzględny kontakt z tą Waszą podświadomością, że ona generuje energię i pokazuje Wam, Informacje i, i, i udziela wam prostej odpowiedzi tak lub nie na, na pytania, które będziecie jej zadawać, czy coś jest dla mnie dobre, czy coś jest dla mnie niedobre. Przy czym przestrzegam was, żebyście nie kierowali się w swoim życiu wahadłem, bo jest to błąd, jest to popadanie w skrajność. A jest taka zasada, której należy się trzymać, że nadgorliwość gorsza od faszyzmu i nie należy popadać w żadne skrajności. Trzeba to wszystko traktować jako instrument, jako narzędzie. A nie jako wyznacznik czy wyrocznie. No i jakby to, to, to wahadło jest tylko takim pierwszym krokiem do tego, żeby sobie uzmysłowić to, że, że ta nasza podświadomość z nami współpracuje. Natomiast podaje się również, że silna wizualizacja wpływa na, nasze, na naszą podświadomość korzystnie. No i teraz jest tak, że ta silna wizualizacja. To, to jest też dosyć źle rozumiana. Chodzi o to, że musimy w naszych własnych myślach zobaczyć siebie w jakimś punkcie tak realnie, że zaczniemy odczuwać emocje. I to te emocje spływają do naszej podświadomości. I nasza podświadomość uczy się żyć z tymi emocjami. Dlatego, jeśli ktoś wizualizuje siebie w jakimś punkcie osiągnięcia celu, to jeżeli naszej podświadomości te emocje towarzyszące wizualizacji, yy, którą przeprowadzamy, się podobają, to nasza podświadomość zacznie do tego dążyć, zacznie tą manę wysyłać do naszego wyższego ja, które zacznie zaginać jakby tą naszą rzeczywistość w taki sposób, że ten cel będzie się coraz bardziej do nas przybliżał. Jedyne co musimy zrobić, to musimy być wytrwali i konsekwentni na drodze do jego dążenia. Także silna wizualizacja jak najbardziej, przy czym, no nie wiem jak u Was, ale na mnie na przykład te afirmacje aż tak bardzo nie działają. Czy, czy ta wizualizacja jest to jedna z metod, którą się poleca, i, i z całą pewnością warto to robić. Natomiast ja jestem wbrew temu, żeby twierdzić, że wizualizacja i, i afirmacja zrobią wszystko za nas. To nie jest tak. Ludzie naprawdę często mają tendencję do wizualizowania różnych rzeczy i afirmowania różnych rzeczy, ale sami faktycznie świadomie w swojej codzienności nic nie robią, tylko czekają, aż manna z nieba spadnie i wszystko stanie się samo. Więc to tak nie działa. Żeby móc osiągnąć cel, musimy pracować wykonywać pracę w jego kierunku. Wizualizować moment osiągnięcia celu, i wtedy to wszystko zaczyna się nawzajem zazębiać. I, i dokładnie tak to działa. Natomiast wizualizacja jest tylko jedną z kilku metod yy, takich. Skutecznych, które jesteśmy w stanie naprawdę odczuć do tego, żeby przeprogram przeprogramowywać tę swoją podświadomość. Kolejną metodą przeprogramowywania własnej podświadomości jest medytacja. Sama medytacja jest tematem dość obszernym. Natomiast tutaj, głównie w całym tym procesie, w tym mechanizmie, chodzi o to, że moment, w którym osiągniemy ten punkt takiego wewnętrznego spokoju i odejdą od nas wszystkie myśli, jesteśmy sami z sobą. To wtedy to nasza, ta nasza podświadomość czuje się dobrze wraz z nami. I to jest takie uczenie podświadomości, która wykonuje dużo zadań samosabotujących. To jest takie uczenie podświadomości współpracy z nami w harmonii. Natomiast najlepszą metodą przeprogramowywania samych siebie jest hipnoza. I teraz porozmawiajmy chwilę na ten temat, bo to jest niesamowicie interesująca sprawa. Zwłaszcza, że jak wiecie, ja doświadczyłem sam tego na własnej skórze. No więc w trakcie sesji hipnozy, gdzie gdy ja idę do swojego hipnotyka, to daję mu listę celów, które chcę, żeby mi facet zaimplementował, które chce przeprogramować. I dosłownie robię mu listę. Na przykład to, 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 to i tamto. No i idę do niego na sesję. Sesja trwa tam około godziny. No, i on wprowadza mnie w stan relaksu. On tak naprawdę wprowadza mnie w stan takiej medytacji na poziomie takiego płytkiego snu. W momencie, w którym on przeprowadzi jakby cały ten proces rozluźniania, gdzie załóżmy, jeżeli cała sesja trwa godzinę, to wprowadzenie w ten stan głębokiego relaksu trwa około 30-40 minut, i następnie jak on widzi po mnie, że ja już jestem w tym, w tym stanie, jestem w pełni zrelaksowany, zmienia się mój oddech na płytszy, to on zaczyna wtedy rozmawiać z tą moją podświadomością. I on no, rozmawia z nią tak jakby rozmawiał z każdą inną osobą. Dziękuję jej za przyjęcie poprzednich sugestii za... Dokonanie postępu, tak dalej, i zaczynam mówić do tej podświadomości, przeprogramowując ją na sposób taki, jaki jest przeze mnie pożądany. No, i ja w trakcie, ja w trakcie całej tej sesji jestem w pełni świadom wszystkiego, co się dzieje. Nie, no to, to, to nie jest tak, że ja no tam, nie wiem, odpływam i, i nie wiem, co się działo, tylko jestem, jestem w pełni świadomy cały czas, jakby wszystkich słów, które on wypowiada i wszystkich rzeczy, tylko. Jestem w takim stanie tego hipnotycznego transu, w którym czuję, że te informacje docierają gdzieś tam głębiej do mnie. I to właśnie jest moment, w którym nasza podświadomość zaczyna być przeprogramowywana. I słuchajcie, autentycznie tak jest. Moje reakcje, moje odruchy, sposób myślenia lub podchodzenia do różnych zagadnień zmienia się. I, i, i zmienia się automatycznie. Po prostu sam z siebie zaczynam działać w inny sposób i jestem spokojniejszy, bo ja zawsze byłem taki mega nerwowy, powiedzmy sobie. Jestem o wiele spokojniejszy, jestem o wiele bardziej wyluzowany i dzieje się to po prostu jakby z automatu. Warto jest zaznaczyć to, że jeżeli coś, nad czym chcecie pracować w trakcie tej hipnozy jest wbrew waszemu systemowi wierzeń, waszym przekonaniom, a co za tym idzie wbrew waszej podświadomości, jest to, jest to jakby atak na nią, to ta podświadomość wasza nie przyjmie tych sugestii i nie będzie was wspierać. Natomiast poprzez hipnozę ja odczuwam silne wsparcie ze swojej podświadomości, przede wszystkim dlatego, że żyję w zgodzie z sobą. I teraz to powoduje całe uruchomienie tego łańcucha przyczynowo-skutkowego, ponieważ żyję bardziej w zgodzie z sobą, jestem spokojniejszy. I idę za głosem intuicji, to moja podświadomość czuje się o wiele bardziej komfortowo wspierając mnie w osiąganiu własnych celów, a co za tym idzie, wokół mnie zaczynają nadarzeć się okazje i dziać różnego rodzaju sytuacje, które sprawiają, że osiągnięcie celu staje się coraz bliższe. I to jest taki magiczny moment właśnie, o którym Wam wspomniałem wcześniej, w którym wszystko zaczyna się kładać po naszej myśli samo. Na przykład wiecie hmm, ja zawsze chciałem dzielić się wiedzą z innymi. swoją ezoteryczną, historyczną, jakąś tam wiedzą. Ale jakoś tak czułem, że tak, no książki nie będę pisał, parcia na szkło, jak wiecie, YouTube'owego jakiegoś tam takiego, wielkiego nie mam. No i gdzieś tam mi znajomy mówi, słuchaj, może powinieneś zrobić podcast. I wiecie, co wam powiem? Że ja zacząłem robić ten podcast i w ogóle nie, za, nie spodziewałem się tego, że ktokolwiek będzie tego słuchał. <grytanie> zacząłem to robić kompletnie si dla siebie. I jestem obecnie w sytuacji, w której łącznie na wszystkich platformach, ze wszystkich statystyk wynika, że słucha tego podcastu po tak naprawdę paru miesiącach od marca 40 tysięcy Polaków na całym świecie w 34 krajach. I te liczby cały czas rosną. <noise> I nawet nie wiem, jak to się wydarzyło. Owszem, używam reklam na np. Facebooka. Ale wiecie, ja zanim zacząłem robić podcast, byłem zaangażowany w naprawdę wiele projektów i sprzedaż jakichś produktów, i jakichś różnych rzeczy, które też promowałem na Facebooku i władowałem spore pieniądze w to, nikt w ogóle nie chciał na to patrzeć, ani nikt w ogóle nie chciał na to klikać. Ale tutaj jakby rzeczy zaczęły dziać się same. Co jest najlepszym przykładem, który mam nadzieję, unaoczni wam to, że. Podążanie za głosem serca i własną intuicją jest kluczowe na drodze samorozwoju i osiągnięcia własnego szczęścia i znalezienia sobie miejsca na świecie. I to jest sukces. I właśnie dlatego przynudzam was trochę historię własnego życia i podaję wam przykłady z własnego życia wzięte, bo mam nadzieję, że da, da wam to jakiegoś rodzaju inspirację, bo wierzę w to, że na przykładach uczymy się najlepiej. Więc yy, jedynym sposobem uczenia innych jest świecenie własnym światłem. Wracając do, do naszej potrójnej jaźni, no bo tak mocno skupiliśmy się na, na naszej podświadomości, ponieważ ona odgrywa kluczową rolę na, na, na tej drodze naszego rozwoju. Tak pokrótce możemy sobie powiedzieć o naszym średnim ja, naszej świadomości, czyli, czyli naszego, na, na, naszej osobowości, która na co dzień obserwuje i dekoduje świat. No i wiecie, co, jeżeli chodzi o naszą świadomość, to tutaj jest taki twór, który nazywa się ego. I bardzo wielu ludzi twierdzi, że ego jest czymś złym, ale to w ogóle tak nie jest. Gdyby ego było czymś złym, to by tego ego nie było. Ego jest narzędziem ekspresji wyższego ja w połączeniu naszej podświadomości i, Naszej świadomości. I teraz bez ego nie bylibyśmy w stanie, na przykład, odkrywać tych swoich pasji, mocnych, słabszych stron. Mamy tendencję do skupiania się i myślenia o ego jako o czymś negatywnym, ponieważ no, no ludzie, którzy mają bardzo wybujałe ego, którzy patrzą tylko na, na czubek własnego nosa i robią wszystko wyłącznie dla siebie, no to, tak jak już wspomniałem wcześniej, wiadomo, nadgorliwość gorsza od faszyzmu. Przeginanie w każdą stronę nie jest dobre. Natomiast zwalczanie ego nie jest wcale takie dobre. Zastanówcie się teraz nad tym w taki sposób. Wyobraźmy sobie, że wszyscy na świecie zwalczyli ego i wszyscy żyją w takim głęboko uduchowionym, szczęśliwym, fajnym świecie, że, że wszyscy są tacy o Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja uważam, że no po prostu byłoby na maksa nudno. I, i gdyby nie nasze ego i, i różnego rodzaju właściwości, która ta nasza osobowość. Posiada, to nie mielibyśmy na tym świecie takiego kolorytu. Nie mielibyśmy tak wspaniałej muzyki, sztuki, innych rzeczy, które nas otaczają, które są piękne wokół nas. To właśnie nasze ego, jako narzędzie ekspresji wyższego ja, sprawia, że ten nasz świat jest taki piękny. Także bardzo Was proszę, nie podchodźcie negatywnie do tego. Podchodźcie do ego jako do narzędzia, które pomaga Wam na drodze samorealizacji, po prostu. No i teraz porozmawiajmy chwilę. O tak zwanych pułapkach reinkarnacyjnych archontów. Bo tak wielu z Was lubi czasami napisać, czy tam w komentarzach czy w wiadomościach. Wiecie co, powiem Wam tak. Bardzo, Tak jak, tak jak Wam wspomniałem na początku, bardzo łatwo jest wskazywać na czynniki zewnętrzne powodujące nasze nieszczęście. I słuchajcie, czy naprawdę wierzycie w to, że archoni jako Międzywymiarowe istoty siedzą i mają maszynkę do tego, żebyście Wy się ciągle rodzili tutaj na Ziemi? Przecież to jest abstrakcyjne i nienormalne. No, zastanówcie się nad tym trochę. Ta pułapka reinkarnacyjna działa zupełnie inaczej. Otóż, tak jak Wam powiedziałem w poprzednim podcaście o Gnostyckim Matrixie, jest tak, że ci archoni, którzy sterują naszym życiem, to są nasze negatywne myśli w naszych własnych głowach. Rozumiecie, więc to nie jest byt zewnętrzny, tylko jest to wasz negatywny, wewnętrzny dialog, wasze negatywne myśli, które macie w głowach. To nie jest byt zewnętrzny. To jesteście wy sami, którzy popadacie w negatywne emocje. No i teraz, tak, jeżeli ktoś myśli negatywnie o sobie, jedyne co robi, to poddaje się systemowi, że musi robić to, to, to i tamto, jest cały czas zdołowany. Żyje nie w zgodzie z tym, czego naprawdę pragnie, tylko łamie sam siebie i robi wszystko na przekór. Czyli, na przykład, nie wiem, chodzi do pracy, której nienawidzi, robi rzeczy, których nie lubi, ma brzydką żonę, brzydkie dzieci, brzydki dom i jest nieszczęśliwy. No to siłą rzeczy to wyższy ja nie ma, jak odrobić tej lekcji. Swojej tutaj na ziemi, więc musi wrócić jeszcze raz, powtórzyć klasę. Rozumiecie? To w ten sposób działa, a nie w taki sposób, że ufolutki w połączeniu z wyższą świadomością mają urządzenie do przetwarzania i recyklingu dusz. To nie jest tak, to jest totalna abstrakcja i totalny zduping. I każdy, kto wam mówi, że jest inaczej, bo widział to, to wam. Pier... to wam gada głupoty. Oczywiście o wiele łatwiej jest powiedzieć, że o, no bo to reptilianie wszystko kontrolują, gady, gady, wiecie, jest to bardzo popularne sformułowanie ostatnio, bo gady to, gady tamto, no ale jakie gady? Czy ktoś ich widział? O co tu chodzi? Czyli można tak sobie spowodnie przyjąć, że na przykład wszyscy liderzy światowi to są gady, ale czy, czy naprawdę myślicie, że to jest prawda? Czy, czy, czy faktycznie tak sądzicie? Owszem. Ludzie, którzy powiedzmy sobie sterują światem, 1% siedzi głęboko w naukach okultystycznych i kontaktują się z różnymi bytami z różnych wymiarów, wierzę w to, myślę, że tak jest, z całą pewnością. Natomiast nie sądzę, żeby to byli zmiennokształtni reptilianie, którzy na siłę postanowili unicestwić ludzkość. Tak naprawdę, kochani, ludzkość jest sama sobie winna, że jest tak, jak jest. Ponieważ jest 1%, który dyktuje, co się będzie działo na tym świecie. Jest 5% ludzi kumatych, takich jak wy czy ja i 96% debili. I to ta masa ściąga nas na dno. I mówcie, co chcecie, ale zwłaszcza w dzisiejszych czasach, ile razy próbowaliście kopać się z koniem i tłumaczyć komuś coś, że to nie jest tak, jak mu się wydaje, co mówi mu telewizja, tylko jest inaczej, i zachęcaliście kogoś do sprawdzenia faktów na ten temat, ale ludzie nie chcą tego słuchać, bo jesteśmy w chwili obecnej na szczycie syndromu sztokholmskiego jako społeczeństwo. I to my jako społeczeństwo jesteśmy sami sobie winni, że 1% robi to, co chce i implementuje swoją wolę na nas. Tak jak mówię, zawsze jest łatwo wskazywać palcami na zewnątrz, najciężej jest zabrać się za samego siebie. Bo jeśli na przykład ty, czy ja, czy kolejna osoba zacznie żyć w zgodzie z sobą, realizować swoją pasję, to co w nim siedzi i będzie osiągał szczęście na swojej drodze, i wszyscy zaczną tak robić, to czy naprawdę wierzycie w to, że ten jeden procent będzie miał coś do powiedzenia? W ogóle tak nie jest. Oczywiście oni się starają utrzymywać ludzi w niewiedzy i tak dalej, no ale robią to dla swojego własnego interesu. I, I podejrzewam, że każdy z Was, który byłby na ich miejscu, robiłby dokładnie to samo. Zastanówcie się. Oni mają swoją wizję jakąś tam, czy ona jest dobra, czy zła, to jest nieważne w tym momencie, ale oni ją realizują. I nie biorą pod uwagę tego, że jakaś tam mniejszość 5% ma inne zdanie. Patrzą na większość 94%, która lubi mieć powiedziane co robić. I tyle. Więc te gady, które tym wszystkim zarządzają, to my sami jesteśmy tymi gadami, które po prostu nie chcą osiągnąć własnego szczęścia i samorealizacji. I pułapka reinkarnacyjna polega na tym, że my zamiast iść za głosem serca, to idziemy za głosem logicznego myślenia, które zostało nam wpojone przez system, a co za tym idzie, nie odrabiamy lekcji, nie dostarczamy właściwych doświadczeń naszej wyższej jaźni, przez co ona nie może się nauczyć tego, po co tutaj przyszła, no i musi powtórzyć klasę. No i niektórzy są tak głęboko w tym zasiedziali, że już tutaj się rodzą cholera wie ile. Natomiast nie ma stuprocentowej pewności, że ktoś tutaj w tym wcieleniu obecnym, wcześniej na przykład nie był człowiekiem żabą na planecie Gluduk. Nie ma żadnej takiej pewności, no ale utknął tutaj na projekcie Ziemia, bo sami przed narodzinami wybraliśmy sobie te, te doświadczenia, ten pakiet informacji i ten pakiet zdarzeń, który nas, które nas otaczają. I, i, I z naszej ziemskiej perspektywy. Może się to wydawać trochę okrutne. No to co to? Ja sobie sam wybrałem, na przykład, że jestem chory, albo czy jakieś tam dziecko sobie samo wybrało to, że nie, wcześniej umiera, albo że jest na przykład sparaliżowane i tak dalej. Odpowiedź brzmi tak. Nasza wyższa świadomość sama wybrała sobie taki pakiet doświadczeń po to, żeby się czegoś nauczyć. I jest to cel, którego my nie jesteśmy w stanie zobaczyć z naszej ziemskiej perspektywy. Z, nas... z perspektywy naszego takiego powiedzmy sobie pluszaczkowego pieprzenia, bo musimy pamiętać o tym, że we fraktalnym wszechświecie istnieje dualizm, są rzeczy dobre i złe, jest plus i minus. Przy czym plus i minus współpracuje nawzajem ze sobą. Jeśli na przykład ktoś w tym wcieleniu był bardzo niedobry, załóżmy taki ekstremalny przykład, ktoś w tym wcieleniu krzywdził innych i sprawiało mu to przyjemność. To w następnym wcieleniu będzie tym, kto jest krzywdzony, po to, żeby zebrać pełny pakiet doświadczeń. Spójrzcie na to, jak na kule. Jedyne miejsce, z którego będziemy w stanie zobaczyć wszystkie punkty, wszystkie perspektywy odbijające się w tej kuli, jest jej centrum, jest jej środek. I nie możemy dojść do jakichś tam wniosków. Nie możemy odrobić tej lekcji prawidłowo, jeśli posiadamy tylko połowę pakietu informacji. Musimy przerobić to nasze życie na każdy możliwy sposób, żeby wyciągnąć to, po co tutaj przyszliśmy, żeby nasze wyższe ja mogło się rozwijać. No i teraz, tak, spróbujmy sobie to wszystko zreasumować. Nasza potrójna jaźń jest czymś, co utrzymuje nas przy życiu i czymś, co odgrywa kluczową rolę w tym. Kosmicznym mechanizmie rozwoju. Nasza reinkarnacja nie jest wcale niczym złym, podobnie jak nasze własne ego, które jest narzędziem ekspresji wyższego ja. Taką, wiecie, główną lekcją z tego wszystkiego jest to, że przede wszystkim musimy się wyluzować, bo strasznie nerwowo podchodzimy do wszystkiego tego, co się dzieje, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy świat się tak bardzo zmienia na naszych oczach i. To też jest nasza podświadomość, która wstrzymuje nas od przejścia na inny poziom. Moi kochani, bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie, wkraczamy w nowy świat. I w ten nowy świat wejdziemy. I jedyne, co możemy zrobić w tym wszystkim, to się wyluzować i odnaleźć. Jeżeli wielu z Was boi się o swój własny byt, z nadchodzącej przyszłości i czujecie, że coś jest nie tak, że coś może Wam uciec z przed nosa, to jedyną odpowiedzią na to wszystko jest to, żebyście zadbali o siebie już teraz i żebyście spróbowali zbudować sobie coś własnego, indywidualnego, dzięki czemu się rozbijacie, realizujecie pasję i jesteście niezależni. Po prostu. Jedną z gorszych rzeczy, którą ten system na nas narzuca, jest to, że jesteśmy ciągle od kogoś zależni. Od wypłaty, od nie wiem, decyzji rządu, od gadów. <gadł> Słuchajcie, weźmy odpowiedzialność za swoje własne życie i swój własny los we własne ręce. Tak jak nauczył Wam Jezus. Poznajcie kim jesteście, bo tylko znając siebie dostąpicie królestwa. A co za tym idzie, jeśli będziecie żyć w zgodzie z sobą. Ze swoją intuicją będziecie się rozwijać, to odrobicie tą lekcję na planecie Ziemia i pójdziecie dalej. I to już po waszej śmierci będzie to zależeć tylko od waszej wyższej jaźni. Czy zechce tutaj wrócić, czy nie? Ja odpowiedź na to pytanie znam. Mam nadzieję, że, że mój dzisiejszy podcast trochę wam pomoże w odnalezieniu samych siebie. Przy czym wiecie, jest też tak, że nie możemy tego wszystkiego forsować. Jeśli czujemy, że coś jest wbrew nam, to nie róbmy tego. Znajdźmy inny sposób odnajdywania się w rzeczywistości. I na przykład, nie wiem, dostaję wiadomości na zasadzie, o bo ty mówisz, że wiesz, że pieniądze są nieważne, bo to łatwo jest powiedzieć, bo ty sobie pewnie żyjesz wygodnie, a ja na przykład y, mam pasję, ale są nią gry komputerowe. No. No spoko. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że na graniu w gry komputerowe ludzie też zarabiają pieniądze. Streamują, to jak grają i zarabiają pieniądze z reklam, czy to na YouTubie, czy na, na Twitchu. Zawsze jest wyjście. Zawsze jest sposób utylizacji swojego talentu, swojej pasji. Tego co nam sprawia przyjemność, tylko zwyczajnie my nie jesteśmy w stanie tego tak łatwo dostrzec. Dlatego, moi kochani, wyluzujmy się, nie obwiniajmy innych, nie martwmy się łapkami reinkarnacyjnymi, bo to sprawia nic więcej niż to, że jeszcze bardziej boimy się tej śmierci, co po niej będzie. Nie ma się czego bać, wszystko będzie dobrze. Nasze właściwe, wyższe ja nigdy nie umiera. I tym oto optymistycznym akcentem będę kończył dzisiejszą audycję zatytułowaną Potrójna Jaźń. Była to trzecia część wiedzy nietajemnej. Dziękuję Wam serdecznie, moi kochani, za uwagę. Słyszymy się już niebawem. Słuchaliście podcastu Okiem Szamana. Ja nazywam się Bartosz Socha. Pozdrawiam serdecznie. Hej. Pozdrawiam serdecznie. Hej. Pozdrawiam serdecznie. Hej.